5 marca Legionowia Legionowo podejmowała we własnej hali BKS Profi Bielsko-Biała. Było to spotkanie, które siatkarki z Legionowa musiały wygrać, by zapewnić sobie nieco oddechu w walce o utrzymanie w Orlen Lidze. Mecz rozpoczął się od szturmu Legionowi, która w pierwszym secie nie dała rywalkom żadnych szans, wygrywając do 11. Świetny początek spotkania nieco uśpił podopieczny Macieja Bartodziejskiego. Drugi set był już niezwykle wyrównany. BKS znacznie poprawił swoją grę. Legionowia nie zamierzała odpuszczać. Żaden z zespołów nie mógł uzyskać wyraźnej przewagi. Ale to Legionowia w końcu wyszła na prowadzenie 22-20 i wydawało się, że opanowała sytuację. Niestety przyjezdne zdołały odwrócić losy tego seta i wygrały go do 23. Kolejna odsłona meczu rozpoczęła się od dominacji siatkarek BKS-u. Legionowianki przegrywały 12-18, rzuciły się jednak do odrabiania strat. Pogoń okazała się nieudana i set zakończył się wynikiem 23-25. Gospodynie, które potrzebują ligowych punktów niczym tlenu, nie złożyły broni. Czwarty set był równie dramatyczny co poprzednie, jednak tym razem przyjezdne musiały uznać wyższość drużyny trenera Bartodziejskiego. Tiebreaki są w tym sezonie przekleństwem Legionowi i nie inaczej było tym razem. Pomimo dobrego początku Legionowianek, to siatkarki BKS-u wykazały więcej opanowania podczas decydującego starcia, wygrywając je do 13. Myślę, że w pierwszym secie drużyna z Bielska kompletnie nie podjęła walki. Bardzo łatwo wygrałyśmy tego seta i może dlatego tak delikatnie przygasłyśmy w kolejnym, aczkolwiek no, tak jak wynik wskazuje, każdy był praktycznie no, z różnicą dwóch punktów tylko i myślę, że no, ten mecz można uznać za udany, aczkolwiek no, porażka no, to zawsze porażka. Sytuacja Legionowi staje się coraz trudniejsza. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w Orlen Lidze. Trzeba jednak pamiętać, że strata do bezpiecznego miejsca wynosi zaledwie 1 punkt. W kolejnym niezwykle ważnym spotkaniu Legionowia zmierzy się z drużyną budowlanych Toruń. Legionowia!